Józef Światło, urodzony w 1915 roku, przyszedł na świat w Warszawie w okresie pełnym nadziei, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Okres jego młodości przypadł na burzliwe chwile w dziejach narodu, nacechowane przez I wojnę światową, batalie o suwerenność oraz trudności związane z odbudową państwa. Dorastając w latach 30., światło był świadkiem, jak Polska, choć już niepodległa, mierzyła się z kolejnymi wyzwaniami. Epoka międzywojenna była czasem, w którym kształtowała się polska tożsamość narodowa, a kultura i gospodarka przeżywały swój renesans. Młodzi, tak jak on, Patrzyli w przyszłość z optymizmem, lecz rosnące napięcia na arenie międzynarodowej rysowały w tle mroczne obrazy zbliżającej się konfrontacji. Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku brutalnie przerwał te marzenia. Agresja Niemiec i Związku Radzieckiego rozdarła kraj na dwie części, przynosząc z sobą cierpienie i chaos. W tej nowej dramatycznej rzeczywistości życie Józefa światły oraz innych rodaków uległo diametralnej zmianie. Gdy rozpoczęła się okupacja, serca wielu Polaków, w tym światły, zapłonęły duchem oporu. Józef, zdecydowany stawić czoło najeźdźcom, w tajemnicy włączył się do działalności podziemnej, przyjmując rolę agenta wywiadowczego. Jego bystrość umysłu, umiejętności analityczne. I nieugiętość szybko uczyniły go kluczową postacią w tajnym świecie szpiegostwa. Po zakończeniu wojny, Światło, już jako doświadczony oficer, rozpoczął karierę wojskową, szybko zdobywając awans na majora. Jego zaangażowanie w informacji wojskowej otworzyło przed nim drzwi do świata tajemnic i kluczowych informacji wywiadowczych. W ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Informacja Wojskowa była kluczowym elementem aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej. Jej działalność skupiała się na zbieraniu danych wywiadowczych niezbędnych dla bezpieczeństwa narodowego. Światło, dzięki swoim zdolnościom, stał się jednym z czołowych graczy w tej skomplikowanej szachownicy międzynarodowych intryk. Jego głównym zadaniem było monitorowanie działań wywiadowczych państw zachodnich i NATO. Analizował strategie obronne, rozmieszczenie sił zbrojnych i nowoczesne technologie wojskowe. Informacje te były cenne nie tylko dla Polski, ale i dla całego bloku wschodniego. Józef Światło, z każdym dniem coraz bardziej zatopiony w świecie tajemnic i kontrwywiadu, miał za zadanie także demaskowanie szpiegów, i obcych agentów na terenie Polski. Każdy, kto wydawał się podejrzany o współpracę z obcymi mocarstwami, znajdował się pod jego lupą. Jednocześnie w mrocznych korytarzach informacji wojskowej światło zajmował się tłamszeniem opozycji antykomunistycznej. W okresie zimnej wojny, kiedy każdy iskierka oporu mogła wywołać pożar, reżim komunistyczny nie miał litości dla swoich przeciwników. Informacja wojskowa, niczym wszechwidzące oko, śledziła każdy ruch opozycjonistów, a światło znajdował się w samym centrum tych działań, dostarczając władzom istotnych informacji. Jego zadania obejmowały także pilnowanie lojalności w szeregach wojskowych i służb bezpieczeństwa. W kraju, gdzie panowała atmosfera nieufności, a każde słowo mogło być uznane za zdradę. Światło był strażnikiem ideologicznej czystości. Utrzymanie stabilności reżimu było priorytetem, któremu służyły wszystkie jego działania. Działalność informacji wojskowej, w której światło odgrywał tak znaczącą rolę, była nieodłączną częścią systemu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej. Wszystko to służyło utrzymaniu kontroli nad społeczeństwem i zabezpieczeniu zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Jego głównym obszarem zainteresowania były działania wywiadowcze Bloku Wschodniego, a zwłaszcza ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej. Przez lata swojej służby zdołał zbudować sieć kontaktów, które zapewniały mu dostęp do informacji kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego. Teraz już doświadczony agent, Wykorzystywał swoje umiejętności analityczne do oceny sytuacji politycznej i wojskowej w regionie. Jego raporty były nieocenione dla zrozumienia działań i strategii Sowietów, a także innych krajów bloku wschodniego. Jednak w październiku 1953 roku życie światły nabrało nowego zwrotu. W dramatycznych okolicznościach, będąc oficerem wywiadu wojskowego, podjął decyzję która odmieniła nie tylko jego życie, ale miała także dalekosiężne konsekwencje. Postanowił zdradzić reżim komunistyczny i uciec na Zachód. Plan ucieczki był owocem długich przygotowań i skrytych spotkań z zachodnimi służbami wywiadowczymi, w tym z CIA. Światło zdecydował, że najlepszym momentem na realizację planu będzie spotkanie z radzieckim oficerem wywiadowczym na terenie Polski. 20 października 1953 roku, podczas spotkania z oficerem radzieckim w okolicach Warszawy, Światło wykorzystał dogodny moment i zbiegł, rozpoczynając swoją brawurową ucieczkę. Był to krok pełen odwagi i determinacji który zaskoczył zarówno radzieckie jak i polskie służby. Reakcja władz komunistycznych była natychmiastowa i bezwzględna. Światło został ogłoszony zdrajcą ojczyzny, a za jego głowę wyznaczono wysoką nagrodę. Jego ucieczka uderzyła z ogromną siłą w struktury polskiego wywiadu i samego reżimu. Po dotarciu na Zachód Światło zaczął współpracować z CIA, przekazując im cenne informacje o działaniach wywiadu sowieckiego i innych służb specjalnych bloku wschodniego. Poza dostarczaniem istotnych informacji wywiadowczych, Światło stał się także cennym źródłem wiedzy o wewnętrznych mechanizmach komunistycznego reżimu. Jego talent do analizowania sytuacji geopolitycznej, zdobyty przez lata pracy w wywiadzie. Pozwalał zachodnim agencjom na głębsze zrozumienie działań komunistycznych reżimów. Światło, używając swoich umiejętności, pomagał w identyfikacji oraz neutralizacji zagrożeń wywodzących się ze wschodu. W tym czasie w Polsce Ludowej władze stosowały wszelkie środki, aby zdyskredytować uciekiniera. Propaganda przedstawiała światło jako zdrajcę i agenta imperialistycznego. Niestety skutki jego decyzji odczuła także rodzina Józefa Światły. Stali się oni obiektem represji ze strony reżimu, co było częstą praktyką stosowaną przeciwko rodzinom defektorów. Ucieczka Józefa Światły była zdecydowanie jednym z najbardziej druzgocących ciosów dla polskiego wywiadu w tamtym okresie. Nie tylko utracili oni wartościowego agenta, ale także musieli zmierzyć się z konsekwencjami ujawnienia przez niego kluczowych informacji. To zdarzenie wywołało falę zmian w służbach wywiadowczych, prowadząc do ich restrukturyzacji i zaostrzenia kontroli. Reakcja komunistycznego reżimu na ucieczkę światły była reprezentatywna dla sposobów, w jaki traktowano defektorów. Pokazuje to, do jakich skrajności były gotowe posunąć się władze, aby utrzymać kontrolę nad informacjami i ludźmi? Ucieczka ta stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski Ludowej i Zimnej Wojny. Jego decyzja o zdradzie i współpracy z Zachodem miała głębokie znaczenie ze względu na cenne dane, które przekazał swoim nowym sojusznikom. Przekazywane przez światłe informacje umożliwiły zachodowi lepsze zrozumienie strategii i taktyki wywiadu sowieckiego oraz innych służb bloku wschodniego. Dzięki niemu agencje wywiadowcze zachodnich państw mogły lepiej przewidywać i neutralizować potencjalne zagrożenia, co miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Światło, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, stał się jednym z najważniejszych sojuszników Zachodu. W zimnowojennej grze wywiadowczej. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej fascynującej podróży przez historię Józefa Światły i tajemnice zimnej wojny. Jeśli ten film dostarczył Wam wiedzy i emocji, prosimy o zasubskrybowanie naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi produkcjami i skomentowanie. Wasze wsparcie jest dla nas niezwykle ważne. Do zobaczenia w kolejnych filmach.